Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin, jak zwykle film na spontanie. Mamy dzisiaj środę i słuchajcie, wróciłem rano tutaj do sklepu, przyjechałem sobie z rybek, gdyż wyskoczyłem rano na spinning, pobawić się trochę z rybkami i popływać trochę, zrelaksować bańkę. Przyszedłem tutaj na sklep i co śmieszniej, moje sułtany, które sprowadziłem z Niemiec, pomagał mi w tym Andrzej i ściągnął mi dzikie sułtany. 22 maja przyjechały one do mnie, a dzisiaj widzę, jak samiec 264 trzyma tam w środku, widzicie, samicę. O! Samica jest odwrócona tam już tyłem, tak jak powinna składać ikrę. Ryby już mają tak z dobre 15-17 cm. Kawał rybska. No i teraz mankament. Ze względu mankament. Teraz szczegóły tego wszystkiego rozmnażania, co by nie było, bo ostatnio tutaj wszedł nam jakiś pan, który dodał komentarz, szybko go usunął, że nic nowego i zaraz się zmył z kanału. Bawię się w różne zbrojniki, mam takie, które są opanowane, a te są nowe. 22 maja do mnie przyszły, dzisiaj mamy 13 chyba wrzesień i ryby pierwszy raz podchodzą do tarła. Słuchajcie, żywię je tylko Vitalisem karniwore. Dostają do żarcia artemię i czerwony plankton. Więc typowo mięsna dieta dla tych ryb, żeby było tak jak należy. Tutaj na gąbce widzicie jeszcze czerwony plankton gdzieś leży, gdzie będzie on na pewno zjedzony dzisiaj w nocy. Tutaj widzicie, przy grocie jest, w grocie jest kolejny sułtanik. Obok gdzieś tam widać 134 i kolejny sułtanik tutaj. I powinno gdzieś tutaj mieć jeszcze jedno zwierzę. O, tutaj się schowało pod korzeniem. Oczywiście 134 też sobie coś kombinują, ale dostały niezłe bęcki. Tutaj jest, widzę, młody samczyk. I tutaj, no mówię, ta parka sobie siedzi. Słuchajcie, dostają karniworę z Vitalisa. Dostają czerwony plankton, dostają mrożoną artemię. Dodatkowo, słuchajcie, z parametrów wody. Jest tutaj miękka woda o twardości 5 stopni niemieckich. Temperatura w tym momencie jest tutaj około 26-27 stopni Celsjusza. I pH jest jak zwykle lekko kwaśne, w granicach 6,4. I w tych warunkach to są pierwsze podrygi do tarła. Jeżeli coś z tego wyjdzie, będę bardzo, bardzo zadowolony, bo nie mówię, że jakoś to super tutaj mówię, że tu super jakoś do tego podszedłem z parametrami. Nie, po prostu słuchajcie, zrobiłem rybom parametry, dałem im spokój, dobrze karmię, przynajmniej raz w tygodniu jest tutaj spuszczane co najmniej 80% wody i dolewane świeżej. I co śmieszniej, dzisiaj w nocy idzie nam spadek ciśnienia i być może, że będą burze, co zapowiadają jakieś tam alerty w telefonie. Jeżeli dojdzie do tarła, pokażę wam to wszystko, jak to wszystko wygląda, jak to się wszystko rozwija. I cóż mogę powiedzieć, ja jestem szczęśliwy, jak widzicie, ryby robią swoje, bo im
nie zawracam gitary. Tak więc kończę ten odcinek, słuchajcie na spontanie. Pozdrawiam serdecznie. Jak widzicie, tutaj grota jest już LK, 17 cm, wejście jeszcze stary, mój typ groty, który robiłem jeszcze zanim powstały groty z progiem. Tak więc pozdrawiam, gruba ryba Lublin, do następnego, trzymajcie się cieplutko.